Może nie niespodzianka. Wiedziałem, że Raków Częstochowa mnie obserwuje od jakiegoś czasu. Cieszę się, że tutaj trafiłem do takiego klubu, który walczy o awans i chce pomóc drużynie w tym celu. No właśnie, walka o awans na zaplecze Ekstraklasy to chyba dla takiego młodego zawodnika dodatkowa mobilizacja. Tak, na pewno jest to dodatkowa mobilizacja. Chcę się rozwijać i cieszę się naprawdę, że tutaj trafiłem i uważam, że to będzie teraz dla mnie jest najlepsza opcja dla mojego rozwoju. Ostatnio grałeś w Kotwicy koło Brzeg, jak wspominasz tamten okres? Bardzo udany okres mój. Zostałem także wypożyczony właśnie z Zagłębia, regularnie występowałem i uważam ten czas za dobrze wykorzystany. A pamiętasz mecze z Rakowem Częstochowa jesienią, bo to było bardzo szalone spotkanie. Tak, pamiętam. Bodajże prowadziliśmy 2-0 i wynik spotkania zakończył się remisem 2-2, gdzie naprawdę żałowaliśmy, bo że ten mecz tak, takim wynikiem się zakończył, bo mieliśmy szansę na pierwsze przełamanie właśnie Rakowa, który żadnej porażki nie miał, no ale taki jest sport. Jak oceniasz właśnie przez pryzmat tego spotkania i przez pryzmat całej rundy Raków Częstochowa? No naprawdę solidna drużyna, paru doświadczonych zawodników, którzy już występowali w Ekstraklasie, w pierwszej lidze. No, cieszę się naprawdę, że tutaj trafiłem i będę mógł się rozwijać, a także brać przykład z innych doświadczonych zawodników. To na koniec zaczynasz przygodę z Rakowem od obozu, który rozpocznie się w poniedziałek w Wałbrzychu. Pewnie nie możesz się doczekać, a powiedz, znasz jakichś chłopaków z występów, czy dla ciebie to będzie w ogóle wstęp do zupełnie nowej drużyny i dopiero ich poznasz? No może tak, że znam to aż tak, z żadnym z chłopaków jeszcze nie grałem w drużynie, natomiast parę nazwisk jak tam Konrad Zaradny, Mateusz Lis tam z kadr młodzieżowych, gdzie się parę razy tam spotkaliśmy, to się znamy.